Cześć, witajcie w kolejnym wtorkowym poradniku. Dzisiaj zajmiemy się odległością, znaczeniu odległości w federze i zarzucanie z zatrzymywaniem tak naprawdę koszyka, czyli temat, który teoretycznie prosty temat, ale chciałem go po prostu przybliżyć dla początkujących wędkarzy. Zapraszam do oglądania. Dobrze, przechodzimy na łowisko. Pierwsze co robimy, to takim pustym koszykiem, znaczy nie takim, generalnie obojętnie jakim pustym koszykiem, rzucamy sobie do wody i ściągamy pomalutku, patrząc czy na dnie nie mamy żadnych zaczepów, czy możemy spokojnie łowić i tak dalej, i tak dalej. Czyli nic prostszego, zarzucamy gdzieś w jakiekolwiek miejsce, gdzie będziemy chcieli wędkować. Czekamy, aż koszyk opadnie na dno. Przesuwamy delikatnie. Cały czas jednakowo kręcąc kołowrotkiem. Jak tak robimy, to wówczas wiemy, że nie mamy po drodze żadnych zaczepów. Koszyk się nie topi w mule, czyli tak naprawdę dno mamy twarde. Spokojnie możemy wędkować. Najlepiej dla bezpieczeństwa sobie rzucić 2-3 razy w to samo miejsce, mniej więcej w to samo miejsce i 2-3 razy tak zwinąć zestaw. Wówczas jesteśmy pewni, że możemy sobie swobodnie na tej odległości wędkować. Jak już wygruntowaliśmy, w cudzysłowie wygruntowaliśmy, jak już zobaczyliśmy, że na dnie nie mamy żadnych zaczepów, rzucamy po raz kolejny w to miejsce, gdzie chcemy wędkować. W tym momencie klipujemy sobie zestaw, czyli nic innego jak robimy coś takiego. Teraz już wiemy, że rzucając będziemy zawsze rzucać w jedno i to samo miejsce. Dla bezpieczeństwa dobrze jest tą odległość sobie odmierzyć na patyczkach, żeby w razie jak nam, nie wiem, jak się nam zerwie, jak będziemy musieli odklipsować, żeby zawsze wracać do tego samego miejsca łowienia. Także idziemy odmierzyć odległość na patyczkach i powiem co dalej. Zakładamy koszyczek na patyczek. Jak odmierzamy, dobrze jest sobie otworzyć kabąk i trzymać plecionkę po prostu w palcach. I odmierzamy i to za chwilę. O, teraz mamy moment, kiedy zaczepiło się o klipsa. I zawsze jak mierzymy odległość, mierzymy do kołowrotka, czyli tak naprawdę w tym momencie tutaj powinniśmy sobie dać swój znacznik. Ja mam takie znaczniki na sznurku. Ustawiam sobie znacznik w momencie, gdzie znajduje się kołowrotek. Już wiem, że tyczki mam odsunięte od siebie o 5 metrów, czyli tak naprawdę będę łapał na 20, powiedzmy 4 metrach. I teraz już wiem, że nawet jeżeli coś się stanie, to zawsze wrócę do swojego łowiska. Jeżeli będę musiał odklipsować, to wrócę bez problemu do swojego miejsca łowienia. Także odległość odmierzona, nieważne czy to jest 20 metrów, 50 metrów, 30 metrów, to jest kompletnie nieważne. Ważne jest to, żeby rzuty były powtarzalne i cały czas rzucać jakby w jedno miejsce. I teraz jakby pokażę, jak powinien wyglądać rzut w sensie zatrzymywania koszyka, bo to jest dosyć istotna rzecz. Po zarzuceniu wędkę powinniśmy unieść albo do góry, albo w prawo, albo w lewo. Poziomo do kierunku lotu tak naprawdę koszyka. To jest ciężko przekazać słowami, ale zaraz to pokażę. Załóżmy, że już mamy zanętę, mamy przynętę i teraz rzucamy. Oczywiście mamy punkt orientacyjny po drugiej stronie, na który żeśmy wcześniej rzucali i tak naprawdę w ten punkt teraz będę rzucał. Powinno rzucić się troszeczkę mocniej niż zazwyczaj. A wędka, po to się później dźwiga wędkę, żeby ta wędka to po prostu wyhamowała i żeby w momencie, kiedy się hamuje, przypon wyprzedza koszyk i koszyk zawsze spadnie tak naprawdę w to samo miejsce. Ja to spróbuję teraz pokazać. Obieramy sobie punkt na drugiej stronie, ten, który żeśmy wcześniej gruntowali. Rzucamy, podnosimy wędkę do góry i pozwalamy amortyzować wędce rzut.
dwie sprawy. Jedno zawsze wpadnie w to samo miejsce, a drugie przypon zawsze wyprzedzi koszyk i już ułoży się tak, że nie będzie mieć w ogóle splątania. Jakbyśmy rzucili, zaraz pokażę w jaki sposób. Jak rzucimy i nie zamortyzujemy wędką i trzymamy w ten sposób, to może być tak, że po prostu urwiemy zestaw, jeżeli byśmy mocniej rzucili. Poza tym koszyk, on się dziwnie zachowuje, on się potrafi odbić i może mieć przez to problem. Także prawidłowo wykonany rzut pozwala nam łowić po pierwsze w tym samym miejscu, a po drugie zestaw praktycznie się wówczas nie pląta. Czyli obieramy sobie punkt, ten, który już żeśmy wygruntowali, rzucamy, dźwigamy wędkę i zupełnie delikatnie pozwalamy jej odbić, że tak powiem, koszyk. Też przy zarzucaniu ważne jest, żeby jak rzucamy, jak już jesteśmy gotowi do rzutu, to nie robimy tak, że dajemy wędkę do tyłu i tak naprawdę dopiero wtedy obserwujemy, gdzie mamy rzucić, bo nie będziemy osiągali takiej precyzji, jak w przypadku jesteśmy gotowi do rzutu, otwieramy kabąk, tak naprawdę ustawiamy sobie wędkę tam, gdzie to ma spaść i nie patrzymy na nic więcej, tylko wędka do tyłu i do przodu, żeby to było równo, żeby to w pewnym sensie rozkołysać, może w ten sposób. Ja to pokażę jeszcze raz. Patrzymy się cały czas w miejsce, gdzie mamy rzucać i koszyk idzie do tyłu, rozbujamy go w pewnym sensie i rzucamy do przodu. I tak to mniej więcej powinno wyglądać. To jest oczywiście, po raz kolejny powtórzę, to jest tylko i wyłącznie kwestia tego, jak ja łowię, kwestia mojego doświadczenia jakiegoś tam. Niekoniecznie tak trzeba, niekoniecznie musicie się sugerować, natomiast jestem pewien, że na pewno jeżeli ktoś zaczyna wędkować na federa klasycznego, na pewno to wiele pomoże. Troszeczkę inaczej jest przy rzucaniu na dystans, a mianowicie przy rzutach dystansowych powinniśmy robić tak, że ten koszyk powinniśmy jeszcze bardziej rozbujać i tak naprawdę na nic nie czekamy, tylko rzucamy, pomagając sobie drugą ręką przy dolniku. Zaraz to pokażę. Czyli rzucanie dystansowe. Najpierw sobie bardziej rozhuśtajmy, przewijmy do tyłu i mocno rzucamy. Natomiast przy rzutach dystansowych pierwsze co łapiemy drugą ręką za dolnik. To jest naprawdę bardzo ważne i zupełnie inaczej się wtedy rzuca. Teraz rozhuśtamy sobie koszyk i to ma być w ten sposób, że tą ręką bardzo mocno popychamy w tą stronę, czyli ja teraz mam rzucone, będzie trochę, zaraz zwinę, zaraz pokażę jeszcze raz. Dobrze, myślę, że chyba wszystko omówiłem, jeżeli chodzi o materiał dla początkujących wędkarzy federowych, jak zarzucać. Myślę, że pokazałem to tak, jak umiałem tak naprawdę, ale wierzcie mi, że to naprawdę dużo pomaga. To hamowanie zestawu przy dystansie, te złapanie za dolnik, to naprawdę są ważne rzeczy i bardzo mocno pomagają później w osiągnięciu odpowiedniego dystansu. Także chyba tyle. Dzięki, że oglądacie i pozdrawiam. Do zobaczenia w kolejny wtorek. Hej!